Lody, lody dla ochłody. Poniższa tabela przedstawia zależność pomiędzy liczbą gałek lodów w wafelku oznaczoną x, ta kolumna to x, liczba gałek, a ceną lodów y, czyli ta kolumna to y. Napisz równanie opisujące tę zależność. No to zastanówmy się: kiedy x równa się 0, y też równa się 0. Kiedy x równa się 1 y równa się 1 i 3 czwarte. Zapiszmy to może w postaci ułamka niewłaściwego. Będzie może lepiej widać zależność pomiędzy xami i y. -kami. 1 to 4 czwarte dodać 3 czwarte to razem 7 czwartych równa się 7 czwartych. Kiedy x równa się 2, y równa się 3 i 1 druga. Zapiszmy to prościej. 2 razy 3 równa się 6, dodać 1 równa się 7. To się równa 7 drugich, a w czwartych, jak powyżej, to będzie 14 czwartych. Tutaj, kiedy x równa się 3, y równa się 5 i 1 czwarta. Jako ułamek niewłaściwy, to będzie 5 razy 4, czyli 20, dodać 1 równa się 21, czyli 21 przez 4. I ostatni, jeśli chcemy 7 zapisać jako czwarte, to będzie to 28 czwartych. 7 to to samo co 28 podzielone przez 4. I widać, że jest to zależność proporcjonalna. Współczynnik proporcjonalności pomiędzy y i x jest za każdym razem równy 7 czwartych. Zauważcie, że y równa się 7 czwartych x. -a. W drugim rzędzie też. 7 czwartych to liczba większa od 1, y jest zawsze większe od x. -a. Y zawsze równa się 1 i 3 czwarte x, czyli y do x równa się 7 czwartych albo y równa się 7 czwartych x, jeżeli pomnożymy obydwie strony razy x. Tutaj x się skrócą i otrzymujemy y równa się 7 czwartych razy x. I widać to bardzo wyraźnie, na przykład w piątym rzędzie. Jeżeli x równa się 4, to 7 czwartych razy 4 równa się 7. Kiedy x równa się 0, y też równa się 0. Kiedy x równa się 3, Y równa się 7 czwartych razy 3, czyli 21 czwartych, albo inaczej 5 i 1 czwarta. Wpiszmy jeszcze tę odpowiedź w formularz odpowiedzi. Y równa się 7 przez 4 razy x. No i prawidłowa odpowiedź. Wszystko się zgadza.